Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego to niechaj będą z wami teraz i zawsze. Drodzy, tekst biblijny, który jest wyznaczony na dzisiejszą niedzielę przez Kościół, zapisany jest u ewangelisty Łukasza w 17 rozdziale od 11 po 19 wiersz. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie i ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja cię uzdrowiła. Panie Boże, otwarta jest przed nami twoja Ewangelia. Prosimy, byś teraz nas prowadził i dał usłyszeć to, co chcesz nam powiedzieć. Amen. Drodzy, kiedy przeczytałem ten fragment biblijny i zastanawiałem się, w jaki sposób poprowadzić kazanie, pomyślałem sobie, że kiedy będziemy czytać o trądzie, to wielu z nas pomyśli, że ten temat jest bardzo odległy. No bo przecież wiemy, że w Polsce nie ma takiej choroby jak trąd. Być może wielu z nas myśli, że była to choroba tamtych czasów. Tutaj drobne sprostowanie, jeżeli zerkniemy do opracowań na ten temat, to no niestety trąd nadal istnieje i ma się dobrze, choć jest już całkowicie wyleczalny. Najwięcej jednak osób, które chorują na trąd, to obszary związane z Indiami i Afryką. W Indiach 50% tych wszystkich, którzy chorują na trąd, się znajduje i generalnie jest to choroba, która jest określana jako choroba klasy bardzo ubogiej. Jeśli mówię teraz bardzo ubogiej, to myślę, że nie zdajemy sobie do końca sprawy, czym jest ubóstwo właśnie w Indiach czy w Afryce. Myślę, że kto był i widział, to myślę, że do końca życia będzie niektóre obrazy z tych rejonów pamiętał, kiedy rzeczywiście bieda jest potworną biedą i choroba jest niesamowita właśnie w tamtych rejonach. Moi drodzy, dzisiejszy tekst pokazuje nam niesamowite spotkanie Jezusa z ludźmi chorymi na trąd. Oto 10 mężczyzn dowiaduje się, że koło miejsca, w którym się znajdują, prawdopodobnie była to specjalna kolonia dla osób trędowatych, będzie przechodził Jezus, mistrz, nauczyciel, który może dokonać cudu uzdrowienia. Oni sami są wykluczeni ze społeczeństwa, także ze społeczności religijnej, bo ktoś, kto w tamtym czasie chorował na trąd, był uważany za nieczystego także duchowo. Uważano wtedy, że trąd jest karą za jakiś grzech w życiu danego człowieka. Musieli trzymać się z daleka od wiosek i miast, zachowywać odpowiedni dystans, a podczas spotkania z drugim człowiekiem, podchodząc na jakąś odległość, musieli o tym głośno informować i wołali wtedy: uwaga, idzie nieczysty. Wiemy, że trąd atakuje stopniowo, zatem każdy dzień przynosił kolejne rany na ciele. Trędowaci musieli także żyć z tym, że wielokrotnie byli ludźmi pogardzanymi, wytykanymi palcami,
wiele osób odwracało po prostu od nich wzrok, bo rany, które nosili na ciele, blizny, które nosili na ciele, zdeformowane członki, palce i tak dalej, powodowały, że ludzie, którzy ich spotykali na swojej drodze, odwracali z obrzydzeniem wzrok. Moi kochani, oni cierpieli fizycznie, ale też borykali się bardzo mocno ze swoją samotnością i wykluczeniem społecznym i religijnym. To była taka podwójna męczarnia i fizyczna, i psychiczna, totalne odrzucenie. Pomyślałem sobie wczoraj, myśląc jeszcze o tym kazaniu, że my dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele udogodnień, przynajmniej w naszej części świata, w Europie, powstaje dla osób, które są niepełnosprawne bądź chore. I wczoraj taki przykład, bardzo prosty przykład. Pisałem to kazanie, no i mam trochę kłopoty z ręką, zaczęła mi boleć ręka i nie mogłem dalej pisać. No mówię, ale to przecież to trzeba to jakoś pokonać. No i włączyłem sobie dyktafon w komputerze, mówiłem i samo pisało. Nigdy nie korzystałem z tej funkcji, ale jak widać potrzeba sprawiła, że od razu to znalazłem. I wiele takich udogodnień w naszym życiu, kiedy ich potrzebujemy, jest dostępna. Ostatnio też byłem na takim szkoleniu, gdzie informowano nas, że jest taki program unijny, który przez najbliższe 10 lat ma doprowadzić, żeby całkowicie wykluczyć bariery jakiekolwiek związane z budynkami, z internetem, z czymkolwiek. Także bardzo dużo dzieje się w tym względzie, ale nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele dzisiaj mamy udogodnień. W tamtym czasie, o którym dzisiaj czytamy, w tej rzeczywistości ewangelicznej, ktoś, kto zachorował albo był po prostu niepełnosprawną osobą, był skazany praktycznie na śmierć. Trędowaci musieli zajmować się sami sobą i byli naprawdę bardzo mocno izolowani, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała. Moi drodzy, nie sposób wspomnieć o Albercie Schweitzerze, który w zasadzie całe życie poświęcił dla służby wśród chorych, także trędowatych na Czarnym Lądzie. W 1913 roku wybudował szpital w Lambarene, później rozbudował go o kolonie dla trędowatych. I noblista, bo taką nagrodę przyznano mu w 1952 roku, ale także teolog, muzyk i lekarz, po prostu w taki sposób okazywał wdzięczność Bogu za dar życia. I to była niesamowita postać, zresztą patron naszych szkół. I myślę, że warto przypominać takie sytuacje i takie postacie. Moi drodzy, nie wiem, w jaki sposób głębiej przybliżyć sytuację tych 10 nieszczęśników, ale w tej całej historii zastanowiła mnie bardzo mocno jedna rzecz. Nie wiem, jak bardzo uważnie słuchaliście tej Ewangelii albo jak ją pamiętacie, ale zastanowiło mnie to, dlaczego Jezus od razu nie uzdrowił tych 10 mężczyzn. Zauważcie, że my lubimy słuchać te historie, czy znamy te historie i mamy nawet takie powiedzenie, że, których często ja też używam, że każde spotkanie z Jezusem zmienia człowieka. I tak było owszem też w tym przypadku, ale zauważcie, że ci, którzy przyszli z konkretną potrzebą, nie zostali od razu uzdrowieni. Do tej pory wszyscy, którzy przychodzili do Jezusa i mówili: uzdrów mnie, odchodzili radośni, w podskokach, a dzisiaj słyszymy, Jezus mówi: okej, idźcie i ukażcie się kapłanom. Trędowaci przyszli z bardzo konkretną prośbą. Oni nie musieli udowadniać, że są chorzy, bo przecież jak przyszli, no to chciałby się powiedzieć:
pożal się, Panie Boże, jak wyglądali. Wyobrażam sobie 10 zdeformowanych, cierpiących, śmierdzących, ropiejących ludzi, którzy przychodzą do Jezusa i Jezus nie zauważył tego? Co się dzieje z tym Jezusem? Czemu ich nie uzdrowił? Czy tego nie oczekiwali? Czy tego nie potrzebowali? Ale nie kiedyś tam, w drodze. Znowu wysyła ich w drogę. Ale teraz, już, czemu Jezus nie zareagował od razu? Gdzie jest Bóg? Kojarzycie to hasło? Gdzie jest Bóg? Gdzie był Bóg? Mówimy. Padają często takie pytania z ogromnym wyrzutem, kiedy dzieje się właśnie coś złego w naszym życiu, albo kiedy jesteśmy w rejonach świata inny niż nasz i widzimy tak wręcz spektakularną i przerażającą biedę i cierpienie. Gdzie jest Bóg? Gdzie był Bóg? Gdzie jest Bóg teraz? Czemu to dziecko jest tam na ziemi, brudne i głodne? I kiedy czytałem ten tekst, to muszę wam powiedzieć, że na początku trochę oburzyłem się na Jezusa. Czyżby ci trędowaci za mało wycierpieli? Może słyszeli o uzdrowionych wcześniej, nawet może ktoś się trafił pośród nich, który wrócił do nich i powiedział: słuchajcie, idźcie tam, ja miałem trąd, ale spotkałem Jezusa. Szli z oczekiwaniami, a może nawet słyszeli o wskrzeszeniu z umarłych. Dlaczego zatem musieli przeżywać kolejną próbę? Czy sam fakt przyjścia do Jezusa nie był już wystarczającą próbą wiary w tych drastycznych okolicznościach? No przecież ile my musimy włożyć w naszym życiu wysiłku i często mówimy, tu już tylko modlitwa pomoże. Kojarzycie takie hasło? Już wszystko zawiodło, tu już tylko modlitwa. Ile siły musi włożyć, ile wiary musi włożyć chory człowiek, żeby mimo swojego bólu, cierpienia i tego wszystkiego, co przechodzi, przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Boże, jestem. I teraz ci ludzie przychodzą i mówią: jesteśmy. I Pan Jezus mówi: świetnie, to idźcie i ukażcie się kapłanom. Ewangelia nie opisuje uczuć tych 10 mężczyzn, ale gdybyśmy spróbowali wczuć się w ich sytuację, to myślę, że byłoby to niełatwe doświadczenie. Być może byli rozczarowani, może zastanawiali się, że tak naprawdę nie mają nic do stracenia, może ciężko było im uwierzyć, może niektórzy szli, bo zaufali Jezusowi. Też nie wykluczam takiej sytuacji, że z płomienną nadzieją szli, że oto przyszli do kogoś, ktoś ich odprawił i pójdą i tak nagle wszystko się stanie. Może i byli tacy. Może po prostu wypełnili jego polecenie, by nikt nie zarzucił im niesubordynacji religijnej związanej z żydowskim kultem. Ale podczas drogi zostają uzdrowieni. Oczyszczeni. Niesamowita nagroda. Niesamowita sytuacja. Być może prześcigają się, skaczą z radości i biegną do kapłanów, żeby otrzymać upragnione zaświadczenie oczyszczenia, bo wtedy trzeba było przyjść do takiego kapłana, trzeba było złożyć stosowną ofiarę, ten kapłan sprawdzał, czy blizny na ciele i tak dalej i wydawał takie stosowne zaświadczenie, że znowu można wrócić do społeczności religijnej, do społeczności po prostu codziennej. I mimo tego, że ewangelista Łukasz nie wspomina o momencie uzdrowienia, tylko mówi, że to się stało, ale nie opisuje tej sytuacji, to jestem przekonany, że ci mężczyźni biegli z radością w podskokach. Cieszyli się, że wreszcie być może wieloletnia gehenna się skończy. Że wreszcie będą mogli spotkać się ze swoimi bliskimi, że wreszcie będą mogli zafunkcjonować w społeczeństwie. Znamy, moi drodzy, to uczucie, kiedy dowiadujemy się, że coś, co nas obciążało, może jakaś choroba albo
coś, co mieliśmy mocnego do zrobienia, minęło albo udało się załatwić. Czujemy ulgę, prawda? Jesteśmy podekscytowani, jesteśmy radośni. No wreszcie to skończyłem, albo jestem zdrowy. Ale wiecie, jaki jest wydźwięk tej dzisiejszej Ewangelii? Tu wcale nie chodzi o uzdrowienie w tej Ewangelii. Temat tej Ewangelii w mojej ocenie jest taki i pytanie tej Ewangelii jest takie, czy ja mam jeszcze na tyle siły później po tym wszystkim, co się dobrego stanie dla mnie, żeby wrócić tak jak ten jeden z tych 10 i powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci za cud w moim życiu. Czytając tą Ewangelię okazuje się, że to nie było wcale takie proste. 10 uzdrowionych z trądu nieuleczalnej wtedy choroby i jeden wraca, oddaje Bogu chwałę, pada na twarz, czytamy w naszym tekście i chwali Boga. A więc pytanie jest, czy ja mam jeszcze siłę, żeby po takim wydarzeniu przyjść do tego, który jest sprawcą tego, co stało się dobrego w moim życiu. No i jeszcze jedna rzecz. Ten, który przyszedł, padł na twarz do nóg Jezusa, to był Samarytanin. Cudzoziemiec, różniący się pobożnością, choć jak widać cierpienie znosi podziały. Zauważcie, że no przypuszczam, że to nie było 10 Samarytan, bo Pan Jezus doskonale wiedział, do kogo mówi. Zauważcie, że cierpienie znosi podziały. Tak jak nienawidzili się ci wszyscy ludzie, nagle oto przeszli razem, bo mieli wspólny cel, chcieli być uzdrowieni. I właśnie on, Samarytanin, ten gorszy, przyszedł, żeby podziękować Panu Jezusowi. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Samarytanin przeżył coś więcej niż tylko uzdrowienie, niż tylko przywrócenie do społeczności i do codzienności. Wierzę, że zrozumiał, że nie chodzi tutaj tylko o fizyczne uzdrowienie, ale o jego zbawienie, o jego duchowość. Dlatego Pan Jezus mówi, idź, twoja wiara cię zbawiła. Albo jak tłumaczymy w języku greckim dosłownie, idź, twoja wiara cię ocaliła, uratowała. Czy rozumiemy zatem dzisiaj wydźwięk tego tekstu, tej Ewangelii? Owych 9 pobiegło spędzić, wypełnić swój religijny obowiązek i na pewno wypełnili dokładnie powinności związane ze złożeniem ofiary, zaświadczeniami i tak dalej. Bez ofiary by to nie poszło. To była specjalna procedura. Ale moi drodzy, bywa często tak, że i my w naszym życiu przenosimy akcenty. Wydaje się nam, że bycie religijnym, bycie w kościele, aczkolwiek jest to bardzo ważne, nie będę tutaj mówił o wartości społeczności, bo wielokrotnie już o tym mówiłem, ale stawiamy często te wszystkie powinności kościelne wyżej niż spotkanie z Chrystusem, wyżej niż uznanie Go jako Boga w moim życiu. I dlatego ten Samarytanin, ten cudzoziemiec jest trochę takim wyrzutem sumienia dzisiaj dla nas. Ten gorszy, a jednak lepiej rozumiejący. Dlaczego? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale 19 wierszu zapisał tak. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie,
to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A więc pytanie dzisiaj do mnie i do ciebie, czy czujemy więcej niż tylko tu i teraz? Czy potrafimy postawić nawet wyżej naszą duchowość od zdrowia, choć jest to bardzo ciężkie, to co teraz mówię. Słyszymy na każdym kroku, że zdrowie jest najważniejsze, bo jest. Kochani, mówiłem o trądzie, o oczyszczeniu, ale często jesteśmy zainfekowani po prostu takim duchowym trądem. I pytanie dla nas jest takie, czy jesteśmy wdzięczni Bogu i czy przychodzimy do Boga z naszym grzechem, z naszym cierpieniem i czy dziękujemy za każdą, chciałby się powiedzieć, oczywistą rzecz w naszym życiu, to, że wstaliśmy dzisiaj, to, że jesteśmy tutaj, to, że się nam powodzi lepiej lub gorzej. W polskim kodeksie cywilnym możemy znaleźć taki przepis ciekawy o odwołaniu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. Znalazłem coś takiego, jeżeli na przykład rodzic ofiaruje swojemu dziecku jakąś darowiznę, to ma rok czasu na to, w ciągu roku może tą darowiznę odwołać ze względu na, jak to jest napisane, rażącą niewdzięczność obdarowanego. Szukałem dalej. Ta rażąca niewdzięczność objawia się w nagannym zachowaniu wobec darczyńcy. I kończąc już naprawdę, pomyślałem sobie tak, że Bóg w odróżnieniu od człowieka nie odbierze ci zbawienia ze względu na akty niewdzięczności, jakie dzieją się w twoim życiu. Co więcej, mamy takiego Boga, który mimo tego, że widzi ciebie, często zarażonego grzechem, trądem, duchowym trądem, zdeformowanego w duchowej rzeczywistości, nie odwraca wzroku, nie ucieka, nie wyrzuca cię do jakiejś kolonii trędowatych, ale stoi z otwartymi rękami i mówi: oto jestem z moją miłością dla ciebie. W Jezusie Chrystusie, który cierpiał i umarł na krzyżu Golgoty. A więc, czy wracasz, by podziękować, by oddać Bogu chwałę? Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Panu Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.